Tada! Dio, dio. Jest, przyszła i żyje. W Polsce była, kochani, i dzisiaj właśnie wam opowie, bo już się spała. Właśnie wróciłam. I ma się całkiem dobrze. No nie, wczoraj wróciłaś. Przedwczoraj. A, przedwczoraj. Wyspała się. Ma teraz czas, ma chwilkę, może się podzielić doświadczeniami. Musisz pytać mnie pytania. Przemyśleniami, no ale nie mam tego mikrofonu, czekajcie. Podobało mi się, MB też się podobało. Zrobiłam sobie paznokcie. Zrobiłam sobie tatuaż. Tada, gdzie? Uwaga. Tu. No i mamy intuition. Co o tym sądzisz? Bardzo lubię. Bardzo mi się podoba. Kto ci robił tatuaż? Wujek. Właśnie nawet z rodziny. Wujek, który co ma? Studia tatuaż. Aha. Pozdrawiam wujka. Dziękuję za śliczny tatuaż. Mój pierwszy. Krystian też robił pierwszy tatuaż u wujka. Tak? No dobrze, czyli zrobiłaś tatuaż, masz skończone 18 lat. Czy piłaś alkohol w Polsce? Tak. Niejednokrotnie. Oh my gosh. A tu nielegalnie możesz, znaczy jeśli byś piła, to nielegalnie, a w Polsce legalnie, zobaczcie. Nawet mogłam kupić sobie. Oh my gosh. Idź do sklepu i kupić. Ojej, jaka magia. Więc dobrze, następne pytanie. Czy tęskniłaś za Florydą? Czy chciałabyś mieszkać w Polsce? Nie wiem. Czy zamierzasz wyjechać na wakacje kolejny raz? Tak. Zamierzam. Kiedy? Następne wakacje raczej. Co ci się podobało w Polsce? Znajomy. Natura, pogoda. Pogoda była bardzo fajna. Zimno było. Nie było zimno. Na początku. Znaczy, na początku było zimno trochę. Ale później się tak ociepliło i tak było fajnie. Nie było w ogóle duszno. Można było oddychać normalnie. I tu wyszłam. No tu lato nie jest fajne, kochani. Tutaj jakbyście chcieli latem przyjechać, to nie polecamy. Lato jest niefajne, bo w sumie siedzisz w domu, tak jak w Polsce w zimę. Albo idziesz na plażę. Albo plaża, ale albo... plaża też, o Jezu, ciężko. Albo basen, ale też... No jeszcze basen jest chłodny. Ale też ciężko. Ale ciężko. Ciężko. Znaczy nie, jeszcze nie. Jeszcze jest chłodna. Dopiero może lipiec, sierpień jest gorąca woda. Nawet w basenie może być gorąca woda. Nagrzana. No, woda w morzu też może być nagrzana. Co ci się w ludziach podobało? Znaczy ludzie znajomi. Bardzo otwarci. Poznałam dużo nowych ludzi, znajomych. Tacy prawdziwi. A no właśnie, czyli tak czułaś taką szczerość, tak? Tak. No widzicie, same pozytywne rzeczy o Polsce słyszycie. Coś negatywnego o Polsce. Ludzie się patrzyli na ulicę bardzo. Bo odzwyczaiłam się od tego, bo tu na ciebie nikt tak za bardzo nie patrzy, a jak się patrzą, to się uśmiechną. Aha. A w Polsce. A i patrzą się. I idziesz tak i tak. I patrzą. Taki suspicious. Ale okej. No tak, że później się już przyzwyczaiłeś. Że ten wzrok jest na tobie i nie ma uśmiechu, tak? Bo ja jestem przyzwyczajona, że jak ktoś się patrzy, to się uśmiechnie. Pani w urzędzie była bardzo śmieszna. Bo Oliwka załatwiła paszport, dowód osobisty. I pomagała ci, tak? A to była ta sama pani za każdym razem? O, ta sama. No, Oliwka miło wspomina, tak? Wizytę w urzędzie, jeśli chodzi o to, jak była nastawiona na to, że będzie ciężko, no nie, załatwić cokolwiek w Polsce. 4 dni paszport, 2 tygodnie dowód. 2 tygodnie dowód osobisty, no. Ale 4 dni paszport tylko do tego, że musiałam napisać, moją sytuację określić. Tak szybko mi przyszedł, tak mi przyszedł. A co napisałaś w liście? To jest nawet fajna. Pani mi tylko dała karteczkę, Ela.
taka zestresowana, bo ja tak dawno po polsku przecież nie pisałam. Mhm. I na pewno popełniłam błędy ortograficzne na 100%. Tak. Napisałeś, że jesteś Amerykanką? Napisałam, że mieszkam w Ameryce i że przyjechałam do babci i nie mogłam załatwić paszportu tutaj, ponieważ był COVID i tutaj ludzie przyjeżdżali. Mhm. Później napisałam, że muszę mieć paszport polski, aby wrócić do domu, że takie są rozporządzenia. I że nie mam pieniędzy na drugi bilet, nie stać mnie na to, żeby stracić ten bilet, który mam kupiony. Aha. I że proszę o jak najszybsze jakby wydanie mojego paszportu, ponieważ tak wygląda moja sytuacja. I chciałam podpisać Oliwia, bla bla bla, pozdrawiam, bla bla bla, bardzo serdecznie, bla bla bla. Przyniosę, jak następnym razem przyjadę, to kupię pomarańcze, bla bla bla. Ja no nie napisałam tak, ale może tak będzie. Jak się Ember podobało? Podobało jej się. No właśnie, Amerykance jak się podobało? Podobało lubiła się. Lubiła jedzenie, niektóre, niektóre nie. Rosół lubiła najbardziej. Rosół najbardziej. Mhm. Później pogoda też jej się bardzo podobała, bo nie było tak gorąco. Mhm. Warszawa bardzo ładna. Dużo ludzi, Pałac Kultury. Pałac Kultury. W zoo. Później Płotna Suma, ładnie. Mhm. Wisła. Różnice, jakie widzisz, te, które sprawiły, że lubiłaś tam być? Oprócz pogody, oprócz, mówisz, ludzi. Nie sztuczni tacy, tu mi się wydaje dużo ludzi jest sztuczne. Że mogą z tobą porozmawiać, ale jakby nie pokażą tego, czy cię lubią, czy nie, tak? Aha, też to, ale też, że tacy tutaj Amerykanie są, no nie wiem nawet. Jak to określić? No właśnie, weź to... Przekaż to, bo to jest ważne. Jest, no bo to jest duża różnica. No bo to jest duża różnica życia, no nie? Jest, no. Dla ciebie. Z Amerykanami ciężej się jest odnaleźć. Ciężej znajomych jest. Dla ciebie to jest. Dla mnie osobiście. Ale Ember też tak samo mówiła, bo z nią rozmawiałam. Tak? O tym, no. Ciężej się tak jakby znaleźć znajomych. Takich dobrych. O. Wiesz, takich, że hej, haj, no to tak. No to jest okej. Okay. To jest dużo, to ci każdy będzie mówił hej, haj i tak dalej. Ale tak, żeby się otworzyć, to ciężko. Takich głębszych, dobrych znajomych. Aha. A w Polsce jest łatwiej. Od serca. Od serca, no. Tacy jesteśmy społeczni, grupy ludzi, gadanie. O Jezu, jak gadają ludzie w Polsce. Mm-hmm. Ember też normalnie, o Jezu. I nawet chłopacy gadają do niej. To był dla niej szok, że chłopacy tak potrafią mówić dużo. Mm-hmm. A tutaj tak każdy, no... Taki indywidualizm jest. Nie ma tego... takiego grupowego flow, że my jesteśmy razem. Każdy jest tak jakby oddzielnie. Indywidualnie. Mają grupy też swoje, ale tak do drugiej osoby nie ma takiego... Otwarcia, no. Rozmawialiśmy z Ember jeszcze, że śmiesznie, bo na ulicy ludzie, wiesz, tacy są. Też, się wydają tacy. Ten. A tutaj są tacy, o, tacy fajni. Odwrotnie. Tak, że na odwrót. Ale później jak poznajesz ich, to właśnie Polacy są bardziej tacy, bardziej otwarci do ciebie, chociaż wydają się, że nie są. A tutaj jest, Amerykanie wydają się tacy otwarci, ale są zamknięci naprawdę. A to z tym się zgodzę. I to właśnie też z babcią rozmawiałam dzisiaj, z moją mamą. I że... A ja też to potwierdzam. No, i Andrzej też potwierdza to, no widzicie. I to jest prawda, no tutaj nawet ze znajomymi rozmawiałam, z moją mamą też zauważyłyśmy to. Tu są pozamykani wszyscy i mają takie tylko wybrane osoby. Szczelni są tacy, no nie? Aha, tak, zupełnie. I ciężko taką głębszą relację zawiązać z Amerykanami. Są zasilikonowani. Indywidualni są, a w Polsce są po prostu... Dużo zawartość silikonu jest większa. W tej sztuczności, aczkolwiek.
No właśnie, widzicie, kochani, także ta Ameryka jest taka właśnie na zewnątrz, jest wszystko słodko, fajnie, uśmiech jest, a jak idziecie głębiej, to tam jest ciężko dotrzeć. Zauważcie, my mamy na przykład znajomych Polaków, bo nas ciągnie do Polaków, my się dogadujemy z Polakami. No. Czy zauważyłaś jakąś różnicę pomiędzy młodzieżą a dorosłymi? Znaczy zajęci byli. Zajęci są, no nie? Bardzo. No ale to dorosły człowiek, wraz z rodziną. To, co Oliwka przeżyła, to były takie fajne chwile, bo no oni mogli sobie jeździć wszędzie, jeszcze rodzice ich utrzymują, jeszcze jest fajnie. A później jest trudniej dorosłemu człowiekowi żyć w Polsce i zaczynają się schody, zaczynają się trudności, człowiek zaczyna być bardziej smutny, bo jest trudniej, bo jest wszystko drogie, jest mało pracy, trzeba ten koniec końcem wiązać i trzeba dużo oszczędzać. I ja pamiętam, że to oszczędzanie w Polsce było takie, że ciągle musisz myśleć o tym, żeby oszczędzać. I myślę, że większość ludzi w Polsce tak ma. Tutaj młodzież jest bardzo, tak jak ja pracuję nad terapią, jak dzieci mają problemy, trudności, to oni mają problemy i trudności w wyrażaniu emocji. Że właśnie nie mówią o swoich emocjach. I to jest przykre, bo oni są nauczeni bądź miły, bądź polite, bądź good, nikomu nie rób krzywdy, nie znęcaj się psychicznie. Czy nie mów mu, że ma brzydką fryzurę czy coś, nie mów mu, że ma, nie ma ręki, nie śmiej się z tego, nie wolno, albo że jest inny gender i tak dalej. Nie możesz jakby wyrazić też swoich emocji za bardzo, musisz być taki bardziej płytki i oni są tak nauczeni trochę. Jeszcze podobało mi się to, że sobie mogą wychodzić z domu. Aha. Codziennie. I na ulicy chodzić. Na ulicy, że wszędzie blisko. No to zależy też od miasta, co nie. Autobusy są. Komunikacja miejska. Miejska bardzo mi się przydała bardzo. I bezpiecznie jest. W nocy jak szły, to opowiedz tą historię. Wracałyśmy z kina i film się skończył o 12 w nocy. No i musimy wracać na pieszo, no bo autobusy już tak średnio, tylko nocne. No i też bliziutko, troszeczkę, 15 minut z buta, że tak powiem. No i idziemy sobie i idzie dwóch mężczyzn, z psami sobie idą. No i mijamy ich i Amber mówi, że ale ta Ameryka mnie zepsuła, a ja mówię, dlaczego? Ona mówi, że przez chwilę musiałam oddech zatrzymać, bo myślałam, że normalnie nas zabiją. Mordercy, no. Tam porwą, no wiesz. Na pewno w Polsce też się dzieją takie rzeczy, ale mniej. Mówiłaś wcześniej o tym, że tutaj ludzie mają więcej problemów psychicznych, tak? Aha. No. Młodzież? Młodzież tu ma, no. Dużo. Dużo. W Polsce też... Też, ale jakoś sobie z tym radzą. Tutaj... Bo mają wsparcie społeczne. Społeczne. I to jest dlatego. No, mogą się poradzić, wiesz, znajomemu. A tutaj jest tak, że na przykład no, dużo jest tego, o Jezu. Każdy ma coś tu. Tak. Każdy ma coś. No bo są odizolowani, rozwodzą się częściej. No problemy z narkotykami rodzice mają. Tak, dużo. Dużo więcej. I te narkotyki wpływają wtedy na cały przebieg rodziny. Tak. Na przykład KFC jest o wiele lepsze w Polsce, moim zdaniem. Amber też się zgodziła ze mną. Frytki z kolei z McDonalda są lepsze tutaj, w moim zdaniem. Ale znowu kurczaczki, nuggetsy w Polsce lepsze są. Czyli wychodzi... No i nie mamy sosu śmietankowego z McDonalda tutaj. Czyli wychodzi na to, że praktycznie same bardzo dużo plusów w Polsce, tak? No tak z mojego punktu widzenia, no ale ja tam nie mieszkam, co nie? No tak, byłaś na wakacje. Tylko na wakacje. Ale ogólnie pobyt bardzo fajny miałam. Babcia mnie nas miło gościła. Znajomi bardzo fajni, próbowali rozmawiać z Amber, przełamali się trochę, chociaż po angielsku na początku się trochę wstydzili, ale niektórzy się przełamali, niektórzy nie za bardzo. Jak coś to pomagałam. I no. Może jeszcze następnym razem, jak Amber będzie na którymś odcinku, to Wam wrzucę Amber doświadczenie, ona z Wami się podzieli tak od siebie, no nie? Bo to też jest ważne. No. Ale ogólnie mówisz, że lubiła i... Pozytywnie, no. Tak później... A, i jeszcze mówiła, że... Czekaj, coś tam jeszcze było, że każdy siebie zna. Że na ulicy na przykład byłyśmy, no nie wiem, byłyśmy z jakąś grupą tam ludzi. I każdy, że ta grupa idzie, idzie następna grupa i podchodzą do siebie, o cześć, ten, zaczynają gadać ze sobą.
Amber, tak kim są ci ludzie? Skąd oni się wzięli w ogóle? Jak oni się znają? No i później idziemy, następna grupa wychodzi. Tak, no, że wszyscy się tak jakby znają i rozmawiają ze sobą. A tu jest na przykład tak, że na przykład rozmawiam z kimś, poznaję przez internet i chodzimy do tej samej szkoły i gadamy sobie, bla, bla, bla. Rozmawiamy, no i ja widzę, idę sobie korytarzem w szkole, no i widzę tą osobę i ona się na mnie patrzy, ja się uśmiecham i przemijamy się, co nie? Mhm. Że tak jakby nie w realnym życiu bardziej ludzie, właśnie są zamknięci też Amerykanie, tylko w internecie tak jakby. A, że w internecie ona z tobą rozmawia, a w rzeczywistości że albo się uśmiechnie i tylko tutaj pójdzie. A na przykład w Polsce wydaje mi się, że bardziej jest, że w życiu rozmawiałem ze sobą. No tak. A w internecie mniej. No mniej, ale też gadają, ale tak bardziej, no właśnie o otwartość. Wow, to aż to ciekawe jest, że w internecie rozmawiałam. To dużo miałam takich sytuacji, no. Okej, myślałam, że tak się zakolegowałyśmy, no ale okej. Nie. No to mogłaś spróbować ty, tak po swojemu, rozumiesz, że podejść do niej i być bardziej taka otwarta i spróbować jakby ten pierwszy krok pokazać jej trochę inne życie. No ale to takie, no nie wiem, często tak jest w sumie. A że często? No i wiesz, inni ludzie, co nie? Też, że są właśnie tacy, no zamknięci. No tak, i wtedy, no ty nie będziesz się męczyła i będziesz znowu... No właśnie ciężko jest. Musiała wychodzić bardziej z tej strefy komfortu ich, no nie? No. I jakby powodować to, że... Ciężko znaleźć tutaj dobrych znajomych. No tak. W Polsce jest o wiele łatwiej. Jak poznasz kogoś, to ten ktoś cię zapozna ze swoimi znajomymi i później oni są otwarci też do siebie, bo o Jezu, zaczną gadać, bla, 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 o ty jesteś stąd, ja też, o Boże, jak fajnie idziemy, bla, bla, bla. Znaczy też zależy od ludzi, co nie, bo to każdy jest introwertyk, ekstrawertyk. Tak, ale tu jest ciężej pod tym względem. Indywidualizm, kochani. Tak. No jest. Gdzie Polska dąży do tego cały czas. My dążymy, nasze społeczeństwo do tego i dąży. I to nie jest dobre, bo później są problemy właśnie. No właśnie mentalne problemy. Bardzo mi się to podoba, że Polacy są tacy właśnie otwarci. Nie wszyscy, ale większość. Dużo. Tutaj ciężko znaleźć taką osobę. Jeśli znajdziesz, to jest z innego kraju. No tak. Albo nie była wychowana w Ameryce. To sobie. Prawda, bo słuchajcie, Oliwka ma tak koleżankę, no Amber jedynie jest taka typowa Amerykanka. Ale ona jest indywidualna, ona nie jest otwarta do innych ludzi. To dlaczego z tobą się zaprzyjaźniła? Co spowodowało to, że jesteś przyjaciółką z Amerykanką? Bo to jest przyjaźń amerykańsko-polska. Tak. I co się stało, że one, że ty... Przestrzeni lat. Bo to na przestrzeni lat one naprawdę... Na początku, jak byłyśmy w tej samej grupie, ja już tam zostałam zaakceptowana do tej grupy. Byłyśmy w tej samej grupie, ale nie byłam do niej tak... Nie byłyśmy blisko ze sobą. Wiem, na początku to pamiętam. I później, po jakimś czasie dopiero, tak się otworzyło. Zaufała ona tobie, no nie? A czy relacja z tą przyjaciółką twoją, amerykańską przyjaciółką, czyli Amber, no nie chcę też ingerować w twoją relację i żebyś upubliczniała to, ale to, co chcesz, czym chcesz się podzielić, to czy ona jest, zauważasz, trochę inna niż jakby była, jak myślisz, ona by była Polką? O tak. O tak? O Boże, no. A, tak. O Boże, no. Że jest jednak inna. Zupełnie. A, zupełnie nawet. Zupełnie, no. Czyli czujesz to, że to jest Amerykanka? Tak. To się odczuwa. I dalej, pomimo, że ona jest z tobą tak długo i że jesteście tak blisko ze sobą, to dalej ona ma w sobie ten system amerykański, no, tak? No, bo była tu wychowana. No to jest... Chłód, tak? Emocjonalny? No. Znaczy tak, nie, no. Znaczy, no, jak to właśnie powiedzieć, no nie? Bo ja nie też wiem, to widzę. Jak to określić. No ja wiem. Jest bardzo moją dobrą przyjaciółką. No tak. Bo jest. Dokładnie. Ale nie taki chłód, no nie wiem. Nie chłód emocjonalny. No a druga koleżanka. No właśnie, ja wiem, że to ciężko. A słuchajcie, bo jest jeszcze... Oliwka ma koleżankę, też na przykład kolejne masz koleżanki, które są... Z Czech. Tak, ona jest z Czech? Czech. Hungary to jest. Co? Hungary. To Węgry. A, to Węgry. Z Węgier. Później była jeszcze to też czuć, z Rumunii. Jest,
Znaczy ona była wychowana tutaj, ale ma rodziców. Rodziców, którzy ją tam w jakiś sposób wpływają. Jest inaczej też. Widzę, że no nie jest taka amerykańska. Chociaż też jest, ale nie jest tak bardzo. Albo na przykład jest jeszcze to, że w Polsce jest więcej grup właśnie. A tutaj, albo większych grup, że tak powiem, a tutaj mniejsze są te grupy ludzi, znajomych. Że na przykład w Polsce spotykają te grupy się mieszają, spotykają, każdy ma te ulubione kilka osób na pewno, ale że te grupy się tak jakby mieszają i razem tam wychodzą sobie, a tutaj jest, tu już jak masz znajomych, jest tylko oni. 7 osób i koniec, tak? Tylko oni, może tam wciągniesz sobie kogoś jeszcze, te grupy się troszeczkę pomieszają, ale to jest takie... Wyselekcjonowane. Tak, tak, bardzo. Towarzystwo, wyselekcjonowane przykład, towarzystwo. No i w szkole też, to dzisiaj na live rozmawiałam o tym, że w szkole też są grupy. O, ale burza idzie. Bo Oliwka live'a robi, jakbyście chcieli tam kiedyś... To tak, dzisiaj rozmawiałam o Polsce, odpowiadałam na pytania. Instagram, kochani. Na Instagramie, no. Liv.axo, zapraszam. No, no ale to też właśnie w szkole stoliki są i grupy. I każdy już ma swój stolik, swoje miejsce i idziesz tam i siadasz. Bardzo spontanicznie się spotykają też ludzie. Aha. Na przykład idą na ulicy, co nie? Albo dlatego, że wychodzą sobie. Idą sobie na ulicy i o, spotkasz znajomego, okej, to może coś zrobimy. No dobrze, no to idziemy. W tym momencie. Albo, że na przykład dzwonią do siebie, o, chcesz coś zrobić? No tak, no to idziemy, wychodzimy. A tutaj jest takie wszystko planowane, ustawione, musi być plan. Takiego nie... Tam w Polsce wydaje mi się bardziej na spontanicznie. Można tam spontanicznie, bo dlatego, że jest na ulicy, wychodzisz i blisko jest wszędzie. I jest tak, że wiesz, że wychodzisz i nie wiesz, co będziesz robiła tak naprawdę. Tak. I to jest też ekscytujące, nie? Bo może to się zamienić w taki dzień, że będziesz miała takie fajne zabawy. A tutaj jest bardziej ustalone, o, idziemy na plażę. Jutro idziemy na plażę. No i idziesz na tą plażę i koniec. Albo imprezy jeszcze. Imprezy w Polsce potrafią trwać tyle czasu, że to jest szok. A tutaj impreza 3 godziny i już do domu. I do spania. A w Polsce całą noc. Jak pójdziesz, to nie wyjdziesz dalej. No. O Boże. To też imprezują długo bardzo. I to z Krystianem kiedyś rozmawiamy. No tak. To nawet w śluby, słuchaj, jak są. To śluby trwają do rana. A tutaj jest imprezka 2 godzinki, 3 i koniec. I idzie każdy do domu. I każdy się zbiera. Godzina ustalona. I to umieją jakoś to zakończyć. Godzina pierwsza, max. Tak. Każdy już do samochodziku. Tak. I sobie no indywidualnie. A tutaj, a w Polsce pierwsza godzina to jeszcze każdy się rozkręca, każdy ze sobą gada, dopiero się zaczyna robić ciekawie. No bo alkohol jest jeszcze, wódka następna przyszła. Oj, jest. No, a Ember też była w takich sytuacjach? Imprezują bardzo Polacy. Była w tej sytuacji imprezy takiej? Była, no. A lubiła, czy nie? Nie, no nie, nie lubi imprez. No. No. Imprez nie, ale my poszłyśmy sobie później. Po amerykańsku. A ty po polsku lubiłaś? Ja po polsku, ja lubię, no. Ja bym mogła siedzieć, bo ja też lubię ludzi obserwować. Ja lubię, no. Gadać, no nie? Obserwować, jak się zachowa. Właśnie obserwowałam ludzi. To... Właśnie chciałam pojechać do Polski i zobaczyć właśnie tą różnicę pomiędzy ludźmi i zauważyłam. Fajnie, fajnie, że miałeś taką okazję. No ciekawie, naprawdę ciekawie się obserwuje ludzi i jak masz takie porównanie, to są kompletnie właśnie różne dwa światy i widzisz jak... Jak to są inni ludzie dookoła świata. No. I to jest ciekawe. Rozmawiałam z Oliwką, mówię, Oliwka mówi, mama, ja tak Florydy, to tak, ty to lubisz te kwiaty, tą przyrodę. I ja tak za tymi palmami, to tak nie jestem. Ja mówię, dziecko, jeśli chcesz, ja cię będę wspierała, możesz jechać do Polski na studia, jak będzie chciała. Może studiować tam, może być, może sobie tam pożyć. Wydaje mi się, że młodość w Polsce jest fajna. No. Mi to też się starość wydaje. Starość nie. No nie. Znaczy starość, dorosłe życie. Na dorosłe i starość. No. Nie. To widzę te babeczki starsze w autobusach, starsze, o Jezu, ciężko. No nie. Nie mają pieniędzy. Emerytki. No to słuchałam. Bieżne. Byłam w autobusie i słuchałam dwie panie i one sobie rozmawiały i coś tam.
że o, że ostatnie grosze nasze biorą teraz. No wiesz, jak to no tak, narzekają. Narzekają, bo takie z natury są takie. Mm-hmm. Bez obrazy, ale właśnie w autobusach zawsze widzę te starsze. Wcześniej nawet, no. Tak. I one zawsze, ale słuchajcie, wchodzi, siedzi sobie jedna babeczka, wchodzi następna, usiądą, zaczną gadać ze sobą. No tak. To nie samo... znają się nawet, co nie? One się nie znają. Ale gadają o problemach swoich. No bo mają terapię w autobusie. Ale to jest tak śmieszne dla mnie, bo tutaj nie ma takiego czegoś, że będziesz na takie tematy rozmawiał z obcą osobą. To nikt ci nie otworzy się tak. Nie. To słuchajcie, ja nawet z moją superwajzerką rozmawiałam teraz i mówiłam im, co ty jako terapeutka wprowadziłaś w swoje życie, które masz z Polski. Co chcesz wprowadzić do swojej terapii, to co szanujesz i respektujesz, to co wprowadzasz w pracy swojej z klientem, to powiedziałam, że to, że jak ktoś się mnie zapyta, jak się masz, to ja mogę mu odpowiedzieć, że mam się dobrze, albo że byłam tu, byłam tam, że to nie ma problemu, żebym ja mogła rozmawiać, a Amerykanie są tacy, że jak się pytają, jak się masz, to chodzi im bardziej cześć i uśmiech. Oni nie chcą rozmawiać o problemach i ja na początku, jak przyjeżdżałam z Polski, jak oni się mnie pytali na ulicy, to ja mówię, kurczę, co oni? Ja zaraz myślałam o tym w głowie, że ja muszę im powiedzieć, co umie słychać i zastanowić się, co ja robiłam takiego i żeby się z nimi podzielić tym, a oni nie chcą słyszeć twoich problemów, oni chcą usłyszeć, że jesteś fajnie, że wszystko jest dobrze i tak w ogóle płytko. I powiedziałam, że to zostawię dla siebie. I to do młodzieży jest właśnie, że jak wybieracie tę Amerykę, to wiecie o tym, że jeśli jesteście takimi indywidualistami, to będzie wam łatwiej żyć w Ameryce. Jeśli jesteście osobami społecznymi, otwartymi, chcecie mieć mnóstwo towarzystwa, mnóstwo znajomych, to chyba, że przyjedziecie z grupą ludzi i jest wam fajnie i zwiedzacie świat, Amerykę. Ale jak chcecie nawiązywać jakieś relacje głębokie, takie wielkie, no tak jest Oliwka, tak ty masz to, tak? Doświadczenie, bo ja nie wiem, może inni ludzie mają inne doświadczenia. Może tak być. No. Rozmawiałam jeszcze z kolegą, który jest... Zapomnę światło, bo jest burza. Który jest z Puerto Rico. I rozmawialiśmy właśnie też o tym. Tutaj, w Ameryce, tak? On jest tu mieszkany. I powiedział, że on ma takie same doświadczenia. Że tam właśnie w Puerto Rico on jeździ tam na wakacje i że tam on uwielbia ludzi, że ma tyle znajomych, że szok. A widzisz. A tu ma tylko dwóch znajomych i on nie chce w ogóle, tak jakby nie potrzebuje więcej, bo on nie lubi też i ciężko jest właśnie z ludźmi. No tak, ciężko mu nawiązywać i szukać, bo to jest taki wysiłek w poszukiwaniu, no nie? Jest, no. Właśnie w tych krajach hiszpańskojęzycznych też ludzie są bardzo otwarci. Może właśnie w takich miejscach, gdzie jest duża populacja ludzi. Kolektywizm to się nazywa, z psychologii. To jest kultura? Miałaś to? Pamiętam, no ale no. To miałam. Kolektywizm to jest kultura oparta na grupie, czyli liczy się... co się liczy? No. Społeczeństwo. Co się liczy? Najpierw najważniejsza... Najważniejsza jest grupa. No, i to się w Ameryce najważniejszy jesteś ty. Indywidualizm. I stąd się to wzięło. To pamiętam, jak się o tym uczyliśmy, no. Pamiętam. I kolektywizm się bierze z państw, które bardziej są biedne? Biedne. Tak, biedniejsze? Pamiętam. No. No, to jest, wiesz... No, pamiętam. Biedniejsze kraje, komunistyczne. Komunistyczny komunizm, wcześniej źródła komunizmu, że co państwo wprowadza? Mówi, że ty się nie liczysz jako jednostka, to, że ty chcesz coś robić, że twoje potrzeby się... Ty nie jesteś tak ważny i nawet w szkole to jest ten... Liczy się grupa, liczy się to, my jesteśmy grupą, my jesteśmy team, my musimy razem działać, żeby przetrwać, żeby przeżyć. To pamiętam, nagrywa się. To pamiętam, jak się właśnie o tym uczyłam. A indywidualizm to jest to, że ty jesteś najważniejszy, że to twoje potrzeby są ważne. Ty się rozwijaj, ty bądź mądry, ty gdzie chcesz jechać? Chcesz wyjechać tam? Proszę bardzo. Tak. Grupa jest ważna, jeśli sobie tam pójdziesz, stworzysz swoją grupę, tak? Masz swoją grupę, ty masz, utworzyłeś swoją grupę w 7 osobach, tak? No. Kolektywizm. Kolektywistyczne społeczeństwo. Tak, to właśnie nawet wychodzi tak podświadomie, to rozmawiałyśmy z mamą. Patrzysz się na to, jak ludzie wyglądają. W Polsce podobnie się ubierają. Tak. No bo tak jest. To każdy chyba może
zauważyć. Mm-hmm. Podobnie się każdy ubiera, a tu bardziej każdy ma właśnie taki indywidualny styl. Po swojemu każdy, nikt cię nie będzie za bardzo oceniał, jak tam wyglądasz, bo każdy jest po prostu przyzwyczajony, że każdy jest inny. Tak. A w Polsce na przykład fajne spodnie, gdzie kupiłaś, no i wszyscy mają te same spodnie. No tak. Bo to jest, każdy chce się wpasować do grupy, tak, bo tak. Grupa jest fajna, tak? No. A tutaj nie ma, że grupa jest, że ja. Co mi się podoba, no tak. A nie co innym, a w Polsce jest co innym się też podoba. No, fajnie jest. To co innym się podoba, to mi się też podoba, a tu jest to co mi się podoba, to mi się podoba. Mhm. Wiesz co, fajnie mieć i to trochę, no nie? Najlepiej, tak najlepiej, coś pomiędzy. No. Że mnie uczyli, wiesz, ja jeszcze za komuny żyłam, no nie? To bardziej to było takie, że na przykład pamiętam, że moja mama mi powiedziała, że jak ktoś ci daje cukierka, to nawet jak chcesz tego cukierka... Weź jednego tylko, a resztę zostaw dla innych. Dokładnie, dokładnie. No to jest to, że wiesz, bo ktoś inny może chce, no nie? To nie jest twoja potrzeba, nie jest tak ważna bardzo. No nie, nie musisz mieć tyle cukierków. No nie, bo tam jeszcze są inni, on musi się podzielić z innymi, no nie? Tak. I to jest ta grupa. Nie liczysz się. Ale tu na przykład w Ameryce mi się bardzo podoba to, że mogę sobie nosić co chcę. No tak. Że noszę sobie dzwony do szkoły, pępek odstawiony, co nie, nikt mi nic nie powie. No tak. Albo noszę sobie piżamę do szkoły. Mm-hmm. I też nikt się na mnie nic krzywo nie patrzy, bo okej, okay, tak lubię. Mm-hmm. Okej. Okay. Bardzo fajnie. A jakbyś mieszkała w Polsce? A jak w Polsce i bym w piżamie poszła do szkoły? Mm-hmm. To byś musiała być albo wielką budowniczką, albo byś musiała mieć bardzo wysokie mniemanie o sobie i takie naprawdę aż takie... Że nie, albo byś musiała być bardzo uparta w tym, albo kochać to i walczyć byś musiała o to, o ten swój wygląd. Na pewno. Bo by cię zniszczyli. No. Śmieliby się z ciebie. By się śmieli ze mnie, no. I to jest ta grupa, no. Że grupa... Też są negatywne rzeczy. Że siła grupy ma ogromne znaczenie i tak. Byś mogła być zdominowana przez grupę. Mhm. No bo to jest taka, to jest kolektywizm. Jest, nie tak, jesteś tak. Ważna. To, że ty chcesz piżamę nosić, nie jest ważne. Nie. Dostosuj się. No, ale śmieszne. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Co wolelibyście z waszej perspektywy, jak na przykład żyjecie w kolektywistycznym kraju? Czy pasowałby wam indywidualizm taki społeczny? No właśnie, bo to mi się wydaje, że to wszystko zależy od ciebie. W sensie, jak ty patrzysz na to. Mm-hmm. I jeśli lubisz... Jak Krystian. Krystian pastuje tutaj bardzo. O Jezu. On nie musi mieć znajomych, jeden mu wystarczy. Tak. On sobie pójdzie na plażę, pojedzie. Na ryby. Na ryby sam. Z Olą. Z Olą tylko. Albo na motorze sam pojeździ. Na motorze sam pojeździ. W Polsce ma dwóch tam przyjaciół i zawsze tak miał. Tak. Nie miał grupy żadnej dużej, dwóch przyjaciół. No tak. I to mu wystarczyło. Mm-hmm. I on tutaj pasuje bardzo, bo on nie musi... On tam pracuje właśnie nad... pieniądze sobie robi, pracę ma, tak buduje sobie życie swoje. I to mu pasuje. Tak, on jest, wiesz, on jest już starszy, 27 lat ma. To on też ma inne priorytety, on chce stworzyć rodzinę, dom, założyć ten, dzieci, to wszystko. Ale nawet jeśli chodzi o tak jakby charakter, co nie? Pasuje tak, tu po prostu. Pasuje. Ja lubię poznawać ludzi, ja lubię rozmawiać, wyjść właśnie. Zmienić towarzystwo, jak cię tam gdzieś z kimś porozmawiać. Tak, ja zmieniam towarzystwo cały czas przecież. Tak. Taką czułaś się, że byłaś sobą chyba tam, tak? Tak, no, w grupie, no. Mm-hmm. Ja lubię grupę, no. I babcia widziała to samo w Oliwce, że ona normalnie jakby dostawała skrzydeł i normalnie się oczy świeciły. Nie, ja kocham znajomych. O Boże, ja kocham moich znajomych. O Boże. No. I się oczy świeciły po prostu. No. Jak miałaś iść do znajomych, no nie? No, lubię. To też lubię. Już mam znajomych. Na szczęście. Nie mam tak, że nie mam. No tak, ale nie masz takiej grupy ludzi, jakbyś miała w Polsce na pewno, nie? Takiej nie mam. Mhm. No może musisz bardziej być właśnie otwarta taka. Ty, wiesz, jakby wprowadzić ten taki flow polski. Może zmieni Amerykę na kolektywizm. Stworzysz taką grupę społeczną na Instagramie. Ciężko tutaj. Próbowałam. Ale też jak tutaj przyjeżdżam, to też zmieniam się trochę. No tak. Bo to już mi dostosowujesz tak... Dostosowuję się. Po prostu jestem też taka indywidualna jak bardziej. Tak. W
Polsce bardziej byłam otwarta. Mm-hmm. Tutaj nie jestem taka otwarta do nich już. Mm-hmm. Już nie jestem. No tak, nauczyłaś się od nich tak żyć jak oni. Ale ty, nie wiem, czy ty jesteś taka, że łatwo nawiązujesz kontaktu ogólnie? Zależy. Masz trochę już z Polski i trochę z Ameryki, no nie? To mam pomieszane, no. Jak jesteś może w grupie z ludźmi, którzy cię wciągają tak, w grupę, tak. To jest łatwo. Ale żebym sama tak, to... No właśnie. Tak ciężko. No. Jak była mała, to miałam tak, że sama... O, jak byłaś mała, to w piaskownicy miałaś od razu 10 koleżanek. Tak. Ciekawe bardzo. Czuję się jak eksperyment. Społeczny. Nie, no ciekawie. A na studia? Chciałabyś iść, czy nie? Do Polski? Mhm. Co myślisz na ten temat? Nie wiem. W Warszawie mogłabyś żyć. A i właśnie, jaka Warszawa? Mhm. Ciężka? Dużo ludzi. I tak przestają ludzie tam być trochę tacy friendly, nie? Aha. Nie zauważyłaś? Mhm. No. Duże miasta też nie są takie... No, przyjazne. Mhm. Ale no jak chodzisz na studia, ludzie się znają i tam się trzymają też w grupach, już ci ze studiów, to już jest też tak fajnie. Mhm. No, ale już też zaczyna, właśnie Warszawa, bo Polska zaczyna się robić indywidualna. No. I już ludzie zaczynają w Warszawie żyć tak jak w Ameryce. I każdy sobie, każdy już tam organizuje swój czas, mają no swoje... Tak jak mówiłam, to ma plusy i minusy swoje. No. Ale za jakiś czas to wyjdzie właśnie, jak to wychodzi teraz, że każdy ma. Problemy psychiczne, depresji dużo, o Jezu, ile to ludzi ma depresję. No. Samotni są. Samotność, ataki paniki, no. Później OCD. No. OCD coś tam po prostu... OCD, no. No, OCD. Obsessive Compulsive Disorder. No. Nie, zaburzenia kompulsyjne. No to zaburzenia kompulsyjne. Kompulsje. Tak jak mówiłam, wszędzie są plusy i minusy. Trzeba jechać do biednego kraju. W biednym kraju tam znajdziecie przyjaźnie, oni będą otwarci, jeszcze biedniejsi od Polski. Na Filipinach, na wyspach, Hawaje. Ludzie są przyjaźni, ludzie są otwarci. Co oni mają? Oni mają siebie. Także tak to wygląda. Ameryka. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.